sobotę, 26 lutego o godzinie 15:15 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie. Nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW z lekarzem wojewódzkim Anną Gręziak prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Witam Państwa, witam serdecznie, witamy Panią Annę Gręziak w naszym studio i zaczynamy konkretną rozmowę na temat problemów naszego lecznictwa. Anna Gręziak, z wykształcenia lekarz-anestezjolog, od 4 lat w wyniku konkursu pełni funkcję lekarza wojewódzkiego, tak się zwyczajowo nazywa, po prostu dyrektora Urzędu Wojewódzkiego Miasta Warszawy. 20 79 11, 20 57 53, zdaje się, już pierwszy telefon zadzwonił. Możecie Państwo do nas dzwonić i pytać o ważne sprawy. Zaczynamy. Pani Anno, przede wszystkim podlegają Pani, z tego co wiem, wszystkie placówki, które nie są kliniczne, resortowe bądź instytutowe. Co w takim razie Pani podlega? Znaczy, można powiedzieć, że podlega tak zwana powszechna służba zdrowia i jest to to, co służyło ogółowi ludności, i jest tego liczba zmienna o tyle, że wydzielają się pewne mniejsze jednostki i są przejmowane przez samorządy. I mogę powiedzieć, że jest około 60 zakładów opieki zdrowotnej, które podlegają na dzień dzisiejszy wojewodzie warszawskim. Są przejmowane przez samorządy, podlegają również w pewnej mierze nadzorowi merytorycznemu klinik. Chciałem zapytać, czy nadzór wojewody jest administracyjny, czy także merytoryczny? Czy może Pani powiedzieć ordynatorowi, specjaliście, nie kupię Panu tomografu, gdyż w tym szpitalu moim zdaniem, czy zdaniem jakiegoś kolegium, bardziej na przykład potrzebny jest, nie wiem, laparoskop? Oczywiście, że tak. Ten nadzór wynika z obowiązku państwa zapewnienia opieki zdrowotnej obywatelom i rolą wojewody na swoim terenie jest ustalanie sieci placówek służby zdrowia i ta sieć ma być odpowiadać rzeczywistym potrzebom, możliwościom budżetu i stąd taka zmiana marzeń jakiegoś konkretnego ordynatora oczywiście ma miejsce. 20 79 11 20 57 53. Pierwszy telewidz się dodzwonił. Witamy. Dzień dobry Pani doktor. Nazwisko Urbańska. Ja mam takie pytanie. Proszę Pani, ja chciałam spytać, kto ustala listę lekarzy ratujących życie, tych będących w sprzedaży na ryczałt, i czy są brane pod uwagę skutki uboczne, jakie te lekarstwa niektóre mają. Chodzi mi konkretnie o Sintrom i zastępstwo jego, to jest Synkumar, który jest dawany na ten tak zwany ryczałt za 5000. Mój mąż jest po wszczepionych dwóch zastawkach serca i na przykład nie może brać Synkumaru, dlatego że ma po prostu krwiomocz, i znam drugą osobę, która po Synkumarze na przykład dostaje zawrotów głowy i bardzo źle się czuje. I na przykład no, musimy wykupować Sintrom, który jest bardzo drogi, no a renta wynosi niecałe 1,5 miliona złotych, a za opakowanie Sintromu, który niestety musi brać, bo Synkumar nie może, dlatego że ma krwiomocz, no płacimy około 300 tysięcy. Szczegółowe, bardzo ważne pytanie. Dziękujemy bardzo. Tak, jest to bardzo ważne pytanie. Muszę odpowiedzieć Pani, że listę leków za odpłatnością ryczałtową, będącą załącznikiem do ustawy o odpłatności za leki, ustala Ministerstwo Zdrowia i kieruje się zwykle tym możliwością zastępowania leków drogich lekami tańszymi, o ile one są w powszechnym użyciu. Ja myślę, że tutaj w przypadku stwierdzenia rzeczywiście wyraźnych objawów ubocznych po stosowaniu jednego z tych leków możliwe jest zastosowanie formuły, którą przewiduje ustawa, a mianowicie w uzasadnionych przypadkach mogą być leki spoza listy ryczałtowej sprzedawane tak jak z listy ryczałtowej przy wypisywaniu innej formy recepty, ale musi być to wybitnie uzasadnione. No dobrze, ale jak to uzasadnić? Czy to jest w Pani gestii, czy w gestii ordynatora szpitala? To jest w gestii lekarza prowadzącego, tego, który się bezpośrednio pacjentem zajmuje. Jeżeli on stwierdza, że lek z tej najprostszej listy nie jest dla tego pacjenta wystarczający, czy daje jakieś szczególnie przykre objawy, to jest możliwość przy przewlekłym leczeniu stosowania leków spoza listy
za taką odpłatnością jak z listy ryczałtowej. Rozumiem, dziękuję. Proszę Pani, jak Pani uważa, czy w Warszawie mamy dosyć szpitali, czy może ich nadmiar? Jak one są wyposażone? Czy to wyposażenie jest równie dobre we wszystkich jednostkach? Tych oczywiście, które Pani podlegają. To znaczy, ja myślę, że my mamy wystarczającą ilość szpitali o tyle, o ile pacjenci w nich przebywający są leczeni w szpitalach tak długo, jak wymaga tego faktycznie ich stan zdrowia. Natomiast no, spotykamy się z taką sytuacją, że bardzo często ze względów socjalnych pacjenci pozostają dłużej w szpitalu, niż by to wynikało z faktycznych potrzeb zdrowotnych. I wtedy... Czy nie należałoby zmniejszyć ilości szpitali po to, żeby doposażyć te, które są najbardziej potrzebne i najbardziej oblężone? Myślę, że można by się było do tego przymierzyć, ale chyba wszyscy Państwo wiedzą, jakie problemy społeczne powstają w momencie podejmowania takich prób. Ja sądzę, że po prostu zostaniemy zmuszeni do tego sytuacją ekonomiczną. Rozumiem. Jak w tej chwili wygląda właśnie rozprzestrzenienie pacjentów w stosunku do szpitali? Są, wiem, szpitale na przykład dziecięce, w których łóżka są wykorzystane w 30%. Są takie oddziały, gdzie pacjenci są przetrzymywani na korytarzach. Czy lekarz wojewódzki, administrator ma tutaj jakieś możliwości działania administracyjnego i wyrównywania tych? Tak, oczywiście, że takie możliwości są. Jest to wręcz obowiązkiem lekarza wojewódzkiego czy dyrektora Wydziału Zdrowia, krótko mówiąc Urzędu Wojewody, żeby takie ruchy były wykonywane. Tylko jak wspomniałam, jest to dość trudne ze względów społecznych i wspomniał Pan o szpitalach dziecięcych, które rzeczywiście nie są w pełni obłożone i nie należy się spodziewać, by w najbliższym czasie potrzeba było tak wielu łóżek dziecięcych, jak jest. No, ale próba... Przepraszam, ale ja wiem, że to jest trudne. Ja pytam w związku z tym, co konkretnie się robi. Konkretnie jednak zmienia się rodzaje oddziałów w danych szpitalach, dostosowując ilość łóżek do rzeczywiście potrzeb. Jeżeli jest tak, że jakieś tego typu decyzje już Pani podjęła? Tak, oczywiście. To na przykład w Szpitalu Praskim był oddział laryngologiczny, który nie był obłożony, natomiast sąsiadujący z nim oddział wewnętrzny miał nadmiar pacjentów, którzy leżeli na korytarzach. Został zlikwidowany oddział laryngologiczny, natomiast oddział wewnętrzny jest o tyle większy. Czy jakieś tego typu decyzje będą podjęte w najbliższym czasie? To znaczy w najbliższym czasie to nie wiem. Wiem, że zupełnie ostatnio również zmieniliśmy usytuowanie oddziałów i zwiększona została ilość łóżek neurochirurgicznych w szpitalu na Brudnie kosztem okulistyki, również z tych powodów, żeby zapewnić pacjentom możliwość. Dziękuję. Kolejny telewidz się dodzwonił. Witam. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mieszkam na Mokotowie. Należę do przychodni rejonowej przy ulicy Batorego. Chciałem zapytać w takiej sprawie. Od roku pozbawieni jesteśmy opieki lekarza gastrologa. Od 3 miesięcy pozbawieni jesteśmy opieki lekarza cukrzyka. Ja już w sprawie opieki gastrycznej zwracałem się do ministerstwa i między innymi otrzymałem pismo z Urzędu Wojewódzkiego, z Wydziału Zdrowia z 5 października, w którym informowano mnie, że Wydział Zdrowia podjął działania w kierunku zapewnienia opieki w zakresie gastrologii pacjentom z terenu Zespołu Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów. Od tego czasu już upłynęło prawie pół roku i nic się nadal nie dzieje, nic się nie robi. Jak czy tak dalej to będzie miało, czy będzie jakaś poprawa? Dziękuję bardzo. Myślę, że w najbliższym czasie taka poprawa będzie zauważalna już, dlatego że problem wyniknął szczególnie na Mokotowie z tego, że istniały tam wpierw 3 ZOZ-y, których jeden obejmował wyłącznie lecznictwo otwarte i były oprócz tego szpitale. Cała specjalistyka, w tym gastrologiczna i diabetologiczna, była w szpitalach. W momencie wyodrębnienia tych szpitali ze struktury ZOZ-u, ZOZ ogólny, ten o którym Pan mówił, jest w pewnym sensie pozbawiony, to znaczy dostępność jest trudniejsza do tych świadczeń specjalistycznych, ale jesteśmy świeżo po ustaleniach między dyrektorem szpitala ze Stępińskiej, z Goszczyńskiego i dyrektorem ZOZ-u ogólnego,
aby możliwy był dostęp pacjentów do tych świadczeń, no będzie się to wiązało z koniecznością na przykład wyposażenia szpitala na Stępińskiej w kolejny, drugi gastroenteroskop, ale to też jest już podjęte. Także proszę cierpliwie czekać. Ja rozumiem, że cierpliwość tutaj, jak ktoś jest chory, jest najtrudniejszą rzeczą, ale to jest naprawdę aktualnie rozwiązywane. Pomówmy o zatrudnieniu. Mówi się, że ludzie w służbie zdrowia są bardzo źle opłacani. Z drugiej strony twierdzą niektórzy, że jest nadmiar zatrudnienia, szczególnie w obliczu faktu, takie słyszałem dane, nie wiem czy to prawda, że w ciągu ostatnich 4 lat zdecydowanie zmalała ilość usług świadczonych przez otwarte lecznictwo podstawowe. To znaczy, myślę, że prawdą jest, że ilość usług w lecznictwie podstawowym zmalała. Wynika to w dużej mierze z tego, że jest no dość szeroka podaż usług tego typu poza publiczną służbą zdrowia i pacjenci, no, ponieważ akurat te podstawowe zupełnie usługi nie są tak drogie, częściej korzystają z wygody, jaką daje dostęp do świadczeń prywatnej służby zdrowia i przez to nie oblegają tak przychodni jak do tej pory. Tym niemniej zatrudnienie w podstawowej opiece zdrowotnej, czyli w tym pierwszym kontakcie ambulatoryjnym, również się zmniejszyło. Można powiedzieć, że jest pewien przerost zatrudnienia, jeżeli chodzi o szpitale i to w grupie lekarzy. Natomiast no, ciągle jest za mało pielęgniarek w szpitalach, tak bym oceniła zatrudnienie. Rozumiem. Czy jeszcze obowiązuje rejonizacja? Czy pani zdaniem pacjent powinien mieć prawo wyboru jednostki służby zdrowia, jakoś, nie wiem, doubezpieczyć? Ja uważam, że szpital przykładowo bielański jest lepszy od brudnowskiego lub na odwrót. Chcę tam być leczony i mogę sobie to w tym szpitalu załatwić. Czy taka formuła jest możliwa? Znaczy, ja myślę, że tutaj by trzeba było to podzielić na dwa problemy, wyodrębnić z tego, o czym pan redaktor powiedział. Mianowicie jeden problem to jest taki, że rejonizacja jest wymuszona jak gdyby sposobem finansowania opieki zdrowotnej. Otóż no, przy biedzie, o której chyba wszyscy wiedzą, dość proporcjonalnie musimy finansować poszczególne zakłady służby zdrowia i nie może być tak, żeby jeden z nich był bardziej obciążony pacjentami niż inny. Po prostu musi być pewna równomierność. Natomiast niewątpliwie konieczna jest zmiana prawa na tyle, żeby po określeniu pewnego standardowego, podstawowego koszyka świadczeń, który byłby świadczony dla wszystkich pacjentów jednakowo, pewne ponadstandardowe procedury mogły być przez pacjenta wybierane za dodatkową opłatą. To znaczy, 20 79 11 20 57 53, kolejny telefon. Halo? Halo? Tak, słucham. Tak, słyszymy się. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pani, dzwonię w imieniu koleżanki, która jest mieszkanką Targówka. Dostała skierowanie od lekarza na jakieś skomplikowane badanie serca, jakieś echo serca, coś w rodzaju, nie wiem dokładnie. Okazuje się, że te badania są wykonywane tylko w szpitalu brudnowskim, ale niestety za odpłatnością. I chciałam się dowiedzieć, jakie badania są płatne, jakie nie. Czy zgodnie z obowiązującym prawem, czyli z konstytucją ciągle niezmienioną, wszystkie świadczenia są bezpłatne. I jest to, czego powinniśmy przestrzegać. Natomiast prawdą jest również to, że tak jak w każdym budżecie domowym coraz mniej pieniędzy każdy z nas odczuwa, tak samo służba zdrowia jest finansowana właściwie na podobnym poziomie przez ostatnie lata, praktycznie bez uwzględniania inflacji, wzrostu cen. I zdarza się, że pewne badania, jak powtarzam, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, ale po to, żeby one w ogóle mogły być wykonywane, jest pobierana jakaś forma odpłatności. Nie wiem w tym konkretnym przypadku, jakiego rodzaju odpłatność, w jakiej wysokości, na jakiej zasadzie, czyli załóżmy, czy wpływa ta odpłatność na kwit, który no, i zwiększa ta kwota budżet szpitala, czy też no, jest to brane do ręki, krótko mówiąc. Ale czy to oznacza, że jeżeli w konkretnym szpitalu, który nie jest moim rejonem, bo taką widziałem formułę, zażądają od zoperowanego pacjenta 1,5 czy kilku milionów złotych za operację czy zabieg, pacjent po prostu ma prawo odmówić i nic mu nie można zrobić? To znaczy, oczywiście, że pacjent ma prawo odmówić, tyle tylko, że jeżeli jest to zabieg czy procedura medyczna, która jest osiągalna w jego rejonowym
zakładzie, czyli tam, gdzie teoretycznie rzecz biorąc pieniądze na tego konkretnego pacjenta idą, a on ma no, chęć taką, żeby się zoperować gdzie indziej, to ten szpital najwyżej nie może go nie przyjąć. Po prostu masz tę usługę zapewnioną w innym szpitalu. Jeżeli chcesz u nas, to przez to jest to nieco Dziękuję. Droższe. Kolejne pytanie. Witamy. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Moje nazwisko Łuszniewska. Ja z takim zapytaniem do pani. Czy nie może nastąpić jakakolwiek poprawa, żeby nie czekać na sanatorium półtora roku, na wykrycie grupy cukrzycy? Mąż jest chory, wykryto cukrzycę od niedawna, od pół roku bodajże. Leczę męża, dietę przestrzegam, w dalszym ciągu cukier się utrzymuje, 170, to jest wysoki. I nawet powstaje nieraz zwyżka. Poszliśmy złożyć wniosek o przydział sanatorium w Warszawie, to kazali nam czekać półtora roku. To jest przecież śmieszne, proszę państwa, półtora roku, żeby wykryć, jak leczyć cukrzycę, to są już kpiny z nas. Tyle lat, 30 lat płaciliśmy ubezpieczenie, żebyśmy teraz, jak chory jest i jest na rencie, nie mógł jechać do sanatorium, żeby wykryli. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że tutaj to jest troszeczkę nieporozumienie, dlatego że nie należy się spodziewać w żadnym wypadku, że w sanatorium będzie się diagnozowało schorzenia. Schorzenie ma być zdiagnozowane w zakładach służby zdrowia, czyli jeżeli nie jest wystarczająca poradnia rejonowa, to w poradni konsultacyjnej diabetologicznej, czy nawet w oddziale szpitalnym, jeżeli jest to szczególnie trudna do ustawienia cukrzyca. Natomiast nie służy takim celom sanatorium. Sanatorium ma za zadanie no, pewne podniesienie stanu zdrowotności, czy nauczenie pacjenta określonych zachowań, określonej diety. Sanatoria czeka się dłużej, dlatego że no, przy tych niskich nakładach na ochronę zdrowia z części sanatoriów Ministerstwo Zdrowia musiało zrezygnować z ich finansowania i po prostu stąd kolejki są dłuższe. Natomiast na pewno nie w sanatoriach diagnozuje się schorzenie jakiekolwiek. Dziękuję za odpowiedź. Kolejne pytanie. Halo? Dobry. Jestem matką, która leczy dziecko w przychodni alergicznej, ale bardzo często jest tak, że muszę prosić lekarza rejonowego o przepisanie lekarstwa, kontynuację na przykład. I chciałam się spytać, dlaczego przychodnie rejonowe wymagają przedstawienia książeczek rodzinnych, kiedy matka czy rodzic przychodzi i pokazuje swoją książeczkę poświadczoną przez zakład pracy ważną. Pokazuje dowód, że dziecko jest wpisane, że jest rodzicem. Po co jeszcze książeczka rodzinna? Dziękuję. Jest to utrudnieniem. Nie rozumiem tego. Ja wiem, że już dzwoniłam 2 lata temu do Ministerstwa Zdrowia. Podobno ZOZ-y i dyrektorzy, czy tam kierownicy rejonów dostali już, żeby zaniechać tego. Nie, lekarze w ogóle nie chcą rozmawiać. W szpitalu na Niekłańskiej już odeszła od tego rejestracja, od żądania tego wymogu tej książeczki rodzinnej. Dziękujemy. Pytanie już zadane. Słuchamy odpowiedzi. Ja sądzę, że to po prostu trzeba będzie przyjrzeć się jeszcze raz przepisom, jakie w tym względzie obowiązują. I rzeczywiście, jeżeli nie ma takiego wymogu, Ministerstwo Zdrowia coś tu zmieniło, to dopilnuje tego, żeby rzeczywiście takie utrudnienie nie było stawiane na drodze pacjenta. Pani doktor, skoro o książeczkach mowa, jeden z wybitnych pediatrów mówił mi o tym, że w książeczce zdrowia dziecka powinna być tabelka wzrostu i wagi w postaci wykresu, żeby każda matka zorientowała się po wpisanych danych, czy jej dziecko, czy krzywa wzrostu jej dziecka i rozwoju psychomotorycznego jest w porządku, czy też nie. Czy są jakiekolwiek przeszkody, żeby taki prosty, a ułatwiający kontrolę zdrowia dziecka zabieg wprowadzić? To znaczy ja myślę znowu, że sprawa ujednolicenia dokumentacji medycznej, bo za taką trzeba uważać również książeczkę zdrowia dziecka, jest w gestii Ministerstwa Zdrowia, czyli resortu, który nad... To strasznie centralnie, ale w końcu jesteśmy, tak. Jakby dzielimy ten kraj, pani jest lekarzem wojewódzkim, tak, czy pani ma na to jakiś wpływ na terenie swojego urzędowania? To znaczy ja wrócę do tego, co powiedziałam, a mianowicie, że jest konieczność ujednolicenia dokumentacji lekarskiej i ona jest ujednolicana w tej chwili, jest to jedno z zarządzeń do ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, które będzie wchodziło w życie po to właśnie, żeby dziecko, które jest mieszkańcem stałym województwa warszawskiego, w momencie, kiedy Rozumiem. Pojedzie do katowickiego, to miało było, to samo. Także to musi być jednolite. Dziękuję. Kolejne pytanie, proszę.
Dzień dobry. Mieszkam z wami Tarchomina. 7 lat temu zobaczyłam się do Tarchomina, to miałam z bloku przychodnie dla dzieci, miałam dla dorosłych przychodnie ze specjalistami. Natomiast w tej chwili to wszystko zostało zlikwidowane. Jest tyle lata przychodnia na Śliwęskiej, a żeby zrobić na przykład jakiekolwiek badania ważne dla życia, to trzeba zapisać się na miesiąc. Po prostu chciałam zapytać, czy po prostu ma to w jaki sposób te okolice peryferyjne będą, czy będą nadal w ten sposób jakoś zaniedbywane, czy może coś się polepszy. Dziękuję. Dziękuję. Ja wspominałam już o tym, że kryzys ekonomiczny, jaki dotknął państwa, dotknął równie dobrze służby zdrowia i jest tak, że musimy racjonalizować wydatki w ten sposób, że jeżeli gdzieś przychodnia jest w wynajmowanych pomieszczeniach, gdzie jest to szczególnie drogie, to staramy się przenosić tę działalność tam, gdzie jest budynek Skarbu Państwa, gdzie jest to po prostu nasze i możemy to znacznie taniej utrzymać. Natomiast o ile wiem, dostępność właśnie w Tarchominie, bo sporo było w pewnym okresie czasu dyskusji na ten temat, została zachowana, bo nawet jeżeli gdzieś zostało zlikwidowane laboratorium, to dla pacjenta jest to mała różnica, ponieważ pozostały punkty pobrań, więc po prostu jest to kłopot dla służby zdrowia, żeby ewentualnie materiał przewieźć do badania, ale pacjent w tym samym miejscu oddaje materiał do badania i w tym samym miejscu odbiera wynik, więc nie sądzę, żeby tutaj było jakieś złe traktowanie peryferiów. Po prostu chodzi o to, żeby te środki, które są, wykorzystać tak, żeby jak najdłużej starczyło. Dziękuję i kolejny telewidz na linii. Rehabilitacyjna narządów ruchu. Czy mogą z niej korzystać tylko pracownicy budownictwa, czy też byli pracownicy budownictwa, czyli inwalidzi i ich rodziny, czy też inne osoby? Dziękuję. To znaczy z ośrodkiem medycyny pracy wojewódzkim, bo już w tej chwili nie budowlanych, sytuacja wygląda w ten sposób, że jest to ośrodek, który w dużej części jest utrzymywany przez zakłady pracy, które dla swoich pracowników wykupują tam świadczenia. I do chwili obecnej, właściwie można powiedzieć do miesiąca wstecz, było tak, że rzeczywiście służyło to wyłącznie dla przemysłu, czy dla zakładów pracy. W tej chwili z racji tego, że oddziały szpitalne nie były tam w pełni wykorzystane, przejęliśmy dla potrzeb ogółu ludności dwa oddziały wewnętrzne, które weszły w normalny system rejonizacji pacjentów, że tak powiem, z terenu województwa i no, dzięki temu właśnie zmniejszy się obciążenie oddziałów internistycznych, bo jak pan redaktor tu wspominał o chorych na korytarzach, to dotyczy to w dużej mierze pacjentów z chorobami wewnętrznymi, poprzez przejęcie tych dwóch oddziałów ze szpitala na Górczewskiej dla ogółu ludności sytuacja w hospitalizacji pacjentów internistycznych się poprawi. Natomiast no, oddział rehabilitacji, który tam jest, jest tak niewielki, że będzie służył na razie tylko pacjentom tym z przemysłu. Pani doktor, zapytam o to samo szerzej. Czy istnieje jeszcze w Warszawie medycyna za żółtymi firankami? Jakie jest umocowanie lecznicy Ministerstwa Zdrowia, lecznicy resortowych, lecznicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, szpitali wojskowych, kolejowych? Znaczy, no nie jest to działka, w której ja jestem szczególnie biegła, bo na początku wspomniał pan o tym, czym zarządza lekarz wojewódzki, a czym nie. Natomiast myślę, że można powiedzieć jednoznacznie, że żadnej medycyny za żółtymi firankami to aktualnie nie ma. Lecznica Ministerstwa Zdrowia służy rządowi, osobom z dyplomacji i jak sądzę w bardzo wielu krajach jest taka sytuacja, że taka szczególna lecznica jest. Natomiast nie jest ona ani szczególnie dobrze wyposażona, ani jakiś istotnie odbiegający poziom od pozostałego tam nie jest stosowany. Dziękuję. Kolejne pytanie. Halo? Halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Proszę pana, ja się chciałam dowiedzieć, czy jest to jakieś zarządzenie ministra zdrowia, bo na ulicy Malczewskiego w przychodni tylko od godziny 8 rano przyjmują do 16 emerytów, a ludzie chorzy, którzy pracują, tylko mają prawo być przyjmowani od godziny 16. Czy to jest jakiś przepis taki zrobiony? Bo jest bardzo wielkie utrudnienie dla ludzi, którzy chorzy są, a pracują. Dziękujemy bardzo. Słuchamy. Dziękuję. Do widzenia.
To znaczy na pewno takiego przepisu nie ma ministerialnego. Sądzę, że jest to zbyt szczegółowe pytanie, żebym ja mogła na nie odpowiedzieć. Wiem, że się dostosowuje godziny pracy przychodni już poprzez poszczególnych dyrektorów odpowiedzialnych za organizację na swoim terenie do rzeczywistych potrzeb, więc nie sądzę, żeby była taka w jakiejkolwiek przychodni taka bariera, że przed godziną 16 nikt spoza osób emerytów i rencistów się nie dostanie. Raczej chyba jest to dla ułatwienia ludziom, którzy nie powinni opuszczać pracy, nie chcą opuszczać tej pracy, bo wobec tej gospodarce rynkowej tworzącej się coraz mniej jest takich, którzy by się chcieli w godzinach pracy zwalniać. Ja raczej bym to potraktowała jako udogodnienie dla tych, którzy w godzinach do 16 pracują. Pani doktor, w Polsce kontakt lekarza prowadzącego z pacjentem urywa się po przekroczeniu progu szpitala. Czy jest pani w stanie zrobić coś organizacyjnie, żeby tak nie było, żeby podobnie jak w zachodnich krajach lekarz opiekował się również ten rejonowy swoim pacjentem, kiedy ten jest w szpitalu? Myślę, że jest to możliwe, ale znowu w momencie zmiany systemu opieki zdrowotnej, jeżeli byłoby jakieś ścisłe przywiązanie pacjenta do określonego lekarza i na odwrót, to takie śledzenie losów pacjenta, mojego pacjenta, w szpitalu byłoby wymuszone chociażby tymi wzajemnymi więziami, jakie się tworzą i formalne, i więzi przyjaźni często nawet w przypadku lekarzy rodzinnych i domowych. W Polsce są podjęte kroki, żeby ten system zaczął funkcjonować. Z tym, że na razie szkoli się lekarzy, którzy mogliby być lekarzami rodzinnymi, bo jest to jednak konieczność objęcia opieką dość dużego przekroju chorych, czyli począwszy od małych dzieci do ludzi już dobrze wiekowych. Ale myślę, że to jest przyszłością tej medycyny w Polsce. Jak bliską przyszłością? Tak blisko jak lekarz rodzinny, czyli myślę, że w granicach 5 lat. Dziękuję za odpowiedź. Ostatnie już chyba pytanie od telewizji. Słucham. Dzień dobry. Ze szpitala Bielańskiego. Jestem pacjentką z tego okręgu. Czemu ten szpital nie ma ciągłego komputera, tomografu komputerowego? Włożenie pacjentów do innych dzielnic jest bardzo uciążliwe dla pacjentów. Jak pani doktor przewiduje? Dziękuję bardzo. Ja chcę nawiązać do jednego z pierwszych zdań, jakie padły tutaj w czasie dzisiejszej rozmowy, a mianowicie, że organ założycielski, czyli Urząd Wojewódzki w stosunku do zakładów służby zdrowia, takich jak Szpital Bielański czy ZOS Żoliborski, polega na tym, żeby właśnie ustalać co, gdzie w pierwszej kolejności. I w momencie, jeżeli jest w Warszawie na dzień dzisiejszy 13 tomografów komputerowych, czyli znacznie więcej niż w innych stolicach europejskich, i zupełnie niedawno jest uruchomiony w wojewódzkiej służbie zdrowia, czyli tej, którą ja się zajmuję, tomograf komputerowy na Brudnie. Wczoraj otworzyliśmy pracownię tomografii komputerowej w szpitalu na Barskiej. To, jak sądzę, są większe potrzeby aktualnie dla Szpitala Bielańskiego i dla służby zdrowia wojewódzkiej, które by ewentualnie na bazie Szpitala Bielańskiego miały być realizowane, niż na dzień dzisiejszy ten tomograf. Dziękuję pani doktor. Czas nam się niestety skończył. O tym można by rozmawiać godzinami. Dziękuję pani Annie Gręziak za pobyt w naszym studium. Państwu za liczne telefony. A za tydzień zapraszam na spotkanie z Krzysztofem Zanussim. Za tydzień 5 marca, a teraz konkretnie z Krzysztofem Zanussim. Dziękuję. Dziękuję bardzo.